W poprzednim odcinku obiecałam Państwu opowiedzieć o terminie alkoforado, pojawiającym się na witkacowskich portretach pięknych kobiet, w tym także asymetrycznej damy. To opowieść łącząca w sobie ogromne emocje. Miłość i zdradę, zmysły i duchowość, prawdę i fikcję, tworzące razem tak lubiane przez Witkacego zmieszanie sztuki i życia. Ta historia rozpoczyna się w połowie XVII wieku w Portugalii, gdy bogata rodzina 11-letniej Marianny Alcoforado umieszcza ją w klasztorze w Beja. Przez kilkanaście lat Mariana żyła tam, ucząc się i modląc w spokoju ducha, który zburzył stacjonujący w pobliżu czarujący kapitan wojsk francuskich Noël de Bouton, markiz de Chamilly i późniejszy marszałek Francji. Ich gorący romans trwał około roku. Potem oficer wrócił wezwany do kraju, a zakonnica słała za nim piękne, głębokie, pełne namiętności, a w końcu rozpaczy listy. Ponad 20 lat później odnalezione ponoć we Francji zostały wydane w 1669 roku anonimowo i od razu zyskały niezwykły rozgłos. Do 1723 roku, do śmierci Mariany, która do końca przebywała, a nawet zarządzała klasztorem w Beja, listy miały ponad 50 wydań i liczne tłumaczenia. W Polsce ukazały się dopiero na początku XX wieku w przekładzie Stanisława Przybyszewskiego i na nowo roznieciły do dziś nierozstrzygniętą dyskusję, czy historia ta wydarzyła się naprawdę, czy też jest wyłącznie literacką fikcją. Postać Marianny Alcoforado i jej romans do dziś ożywiają wyobraźnię twórców, a Witkacy często używał jej nazwiska do określenia portretów kobiet, chociaż nie tylko, o namiętnym wyrazie twarzy, pół przymkniętych oczach, lekko rozchylonych ustach. Takich jak ten, który widzieliście poprzednio i takich jak ten, który zobaczycie za moment. Zatem zapraszam na trzeci odcinek naszego cyklu. Stanisław Ignacy Witkiewicz, jako złożona osobowość o wielu talentach, zafascynowany był nieodgadnioną i jakże zmienną naturą człowieka. Zwłaszcza w kobietach lubił dostrzegać ich biegunowość, kontrasty między konwencjonalną cnotliwością a naturalną zmysłowością, między niewinnością a wyuzdaniem, uduchowieniem a cielesnością. Rozpoznajemy tu topos zaklęty w legendzie Marianny Alcoforado. Witkacy często tworzył właśnie takie podwójne wizerunki bliskich mu kobiet. Bywało, iż jednego dnia, podczas tej samej sesji, tak było jeszcze przed I wojną światową, na przykład z portretami Ireny Solskiej, znakomitej aktorki będącej inspiracją postaci groteskowej Acne Montecalfi z 622 upadków Bunga. Wielokrotnie i różnorodnie portretował artysta Eugenię Dunin-Borkowską, aktorkę, także poetkę, z którą w latach 20. Witkacy napisał jeden ze swoich dramatów. A na przełomie lat 20. i 30. Inkę Turowską, modelkę kilkudziesięciu portretów, bohaterka jednego z najsłynniejszych zdjęć inscenizowanych Witkacego pod tytułem Potwór z Düsseldorfu. Podobnie było z asymetryczną damą. Opowiadałam poprzednio, jak bardzo artysta pragnął ją widzieć i rysować. Pokazywałam już Państwu kwietniowy, majowy i czerwcowy portret Eugenii Wyszomirskiej z 1934 roku. Opowiadałam, że ani przepracowanie, ani złe samopoczucie nie zniechęcały go do kontaktów. Jedyne, co go wstrzymywało, to wizyta jego żony Jadwigi w Zakopanem, albo metresy Czesi, albo liczne podróże po Polsce. Tak właśnie było w 1934 roku. W związku z tym kolejny kontakt nastąpił we wrześniu. Znamy
aż 3 kartki z tego miesiąca. Szanowna i droga pani, co się z panią dzieje? Od poniedziałku począwszy mogę wykonać pani rysunek. Byłem chory, bronszyta i dość przy temu zajęty. Łączę wyrazy szacunku i sympatii. Witkacy. Ale już 7 września pisał do niej, wyraźnie się spiesząc. Niestety muszę odłożyć rysowanie pani, gdyż na 10 dni wyjeżdżam. Łączę pozdrowienia, Witkacy. 10 dni przedłużyło się do końca miesiąca. I pod koniec września przyszła nowa kartka z Warszawy. Szanowna i droga pani, donoszę uprzejmie, że dziś wyjeżdżam do Zakopanego. Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku. W. Intuicja wściekła kazała mi tu przyjechać. Ten postępuje tylko intuicyjnie. Lecz tym razem Witkacy wrócił do Zakopanego razem z żoną, która została ponad 2 tygodnie, do niedzieli 14 października. Zatem już 13, w sobotę, stęskniony artysta pisał do Asymetrycznej. Dyrektor firmy SIW donosi, że od poniedziałku jest wolny. Najlepiej niech pani przyjdzie sama. Wypocząłem i mogę zrobić pani też rysunek. W poniedziałek. A z damą we wtorek. Ewentualnie sama we wtorek, a z nią we środę. Łączę wyrazy zawiłe, a proste w jedną małą kubkę. Witkacy. Nie wiemy, kim była owa dama i czy została narysowana, ale znamy aż 4 portrety Eugenii z października, a właściwie drugiej połowy października 1934 roku. Biorąc pod uwagę pewne podobieństwa techniczne, a także skłonność artysty do ujawniania podwójnego oblicza kobiet oraz wykorzystując wiedzę o jego praktykach malowania w gościnie u znajomych, możemy pokusić się o uporządkowanie tych portretów. Gdybym miała obstawiać, który z portretów powstał jako pierwszy po długiej rozłące, w dodatku w obecności znajomej, którą Witkacy mógł traktować jako potencjalną klientkę, zdecydowałabym się na ten, który znamy tylko z fotografii, a który przez lata był własnością syna Eugenii z pierwszego małżeństwa i wraz z nim wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie niestety przepadł. Zostało nam tylko to zdjęcie. Witkacy stworzył tu kolejny oficjalny, choć niewątpliwie dotychczas najlepszy wizerunek Eugenii. W beżowo-różowej, pastelowej tonacji modelka ujęta została w pół profilu, spoglądając chłodno i z dystansem spod modnego kapelusza. Ponownie widzimy także charakterystyczny czarno-biały naszyjnik. Musiała bardzo go lubić. Sygnatura na fotografii ledwie czytelna. Witkacy, typ E, 1934, październik, NP, NP. Wyobrażam sobie dalej, że podczas tego odświeżającego po 3-4 miesiącach spotkania, na początku jeszcze pewnie nieco drętwego, Eugenia i Stanisław mogli umówić się na kolejne, w nieco swobodniejszych okolicznościach. Być może pamiętacie Państwo, wspominaliśmy już postać doktora Pakowskiego, którego artysta pozdrawiał na pierwszej kartce do Asymetrycznej. Doktor, zwany czasem Pakowerem, mieszkał w willi Chopinówka u stóp Antałówki. To właśnie tam, według wspomnień Eugenii, odbywały się często towarzyskie papojki czy orgie, jak mówił sam Witkacy. Te zaś orgiami były jedynie z nazwy, a Witkacy spędzał je często przy sztalugach. Szczęśliwy los zdarzył, że kupiony przez nas jeszcze w 1981 roku portret nieznanego mężczyzny z papierosem okazał się być namalowanym w październiku 1934 roku portretem Witolda Pakowskiego. Mężczyzny o szczupłej twarzy bez zarostu, dużych, mądrych oczach, charakterystycznych krzaczastych brwiach
i mocno asymetrycznej zaczesce z nadprawej na lewą stronę. Zwracają też uwagę długie, wypielęgnowane paznokcie doktora. Wyobrażam sobie, że to właśnie u niego, podczas trwającego długo w noc spotkania, być może z rozmowami istotnymi w tle, powstał jego portret na żółto-beżowym papierze, malowany czarną kredką z niewielkim dodatkiem kolorów. Na podobnym papierze, również głównie czarną kredką, malowany jest kolejny ciekawy portret Eugenii. W typie C plus CO, czyli prawdopodobnie powstały przy użyciu kokainy, o czym świadczy symbol CO. Ale typ C to przede wszystkim dzieło, według regulaminu firmy portretowej, zbliżone, zdaniem artysty, do wielce pożądanej czystej formy. Obraz ten, formą właśnie, nawiązuje do XIX-wiecznej mody na fotograficzne portrety podstawkowe. Witkacy stosował ten motyw niekiedy, zwykle przekształcając klasycystyczną bazę w rodzaj nieregularnego postumentu, stalagmitu, kurzej stopki, czy nawet gadziego odwłoka. Jednak tutaj, zakładam, że celowo, starał się upodobnić Eugenię do klasycznego, marmurowego popiersia. Stworzyć rodzaj posągu? Lecz powstaje pytanie, czy jego? Eugenii, czy znów tragicznie zmarłej panny Janczewskiej, do której była podobna? I jak zawsze, gdy robiło się zbyt poważnie i pompatycznie, Witkacy musiał zacierać ślady ironią lub groteską. Spójrzcie Państwo na opis po prawej stronie. 1/10 alkoforado podstawkowy. Czyli że jak? 10 zakonnicy w gipsie? Cząstkowa namiętność popiersia? Bo też o jakiej emocji możemy mówić w przypadku trupa lub kamienia? Oczywiście zwariowany koncept, nieco przymglone rysy Eugenii oraz jej lekko zmrużone oczy możemy zrzucić na karb narkotyku oraz nieostrego poczucia czasu i rzeczywistości. Ale która wersja wydaje się Państwu bardziej frapująca? Następne dwa portrety damy w naszych zbiorach z października 1934 roku ponownie układają się, jak Państwo zobaczycie, w parę kobieta-anioł, kobieta-demon. W jakich okolicznościach powstały, możemy się znowu domyślać. Znamy bowiem także dwa dalsze październikowe portrety Witolda Pakowskiego. Jeden od lat znajduje się w Muzeum Sztuki w Łodzi. Drugi wypłynął niedawno na aukcji, by znów zniknąć w prywatnej kolekcji. Obydwa są bardzo wizyjne i ekspresyjne, także w typie C plus CO, a powstały jednego wieczora 31 października. Zatem wyobrażam sobie kolejne spotkanie u doktora w mroczną noc dziadów i związanych z nimi rytuałów. Goście powoli się schodzą, szum narasta, Witkacy wzywa Eugenię na warsztat, jak sam mówił. Uważnie się jej przygląda. A ona nie sztywnieje, nie zamyka się przed jego wzrokiem. Zdążyła już zdjąć kapelusz, siedzi swobodnie, lekko przechylona, jakby wsparta na lewym łokciu, przez co jej głowa w kontrze zwraca się w przeciwnym kierunku, tworząc wdzięczny łuk. Także asymetria rysów jest wyraźna, ale naturalna. Charakterystyczne oko z ciężką, opadającą powieką, fantastyczny rysunek ust z łukiem Kupidyna, którego jeden koniec jest ostry, a drugi łagodny. Zestawienie granatowej bluzki z białą apaszką dodaje wizerunkowi skromności i powagi. Powstał realistyczny portret, w którym widać postępujące wzajemne zrozumienie i zaufanie. Sygnatura standardowa. Witkacy, 1934, październik, NP, NP. Po prawej stronie typ portretu BS, czyli charakterystyczny z tendencją w innym kierunku. Być może typu E, czyli portretu intuicyjnego,
jakiego w nastroju zadusznego wieczoru Witkacy mógł się spodziewać. Każde towarzyskie spotkanie ma swój nieśmiały początek, by potem rozwijać się w wielu, często żywiołowych nurtach, aż w końcu pustoszeć, cichnąć i gasnąć. Wyobrażam sobie, że właśnie w takim momencie musiały powstać dwa niezwykle zbieżne portrety Asymetrycznej i Pacovera. Spójrzmy na nie razem. Obydwa namalowane na takim samym, niezbyt często przez artystę używanym, ciemnoszarym papierze i rysowane tym samym zestawem kredek. Czarną, cielistą, dwoma odcieniami ciemnej czerwieni oraz jasno-niebieską. Patrząc na te dwa portrety, wyobrażam sobie niewielki pokój z przyćmionym bocznym światłem. Zmęczona Eugenia usiadła na wprost Witkacego w wygodnym fotelu, nieco odchylając głowy do tyłu, by ją oprzeć o jasną poduszkę tworzącą wokół niemal aureolę. Modelka patrzy łagodnie spod półprzymkniętych powiek. O ledwie zakończonej, intensywnej zabawie świadczą gorączkowe rumieńce na policzkach oraz czerwone usta. Włosy rozrzucone w nieładzie, być może rozpuszczone na prośbę artysty. Tak właśnie musiała wyglądać Mariana Alcoforado w chwilę po odejściu kochanka. Wyobrażam sobie dalej, że w tym samym pokoju, po prawej stronie, siedzi czy też półleży na jakimś szezlongu, pod ścianą mocno się o nią opierając, także nieco już znużony doktor Pakowski i zamyślony dobitnie wpatruje się w Asymetryczną. Ciepłe, miękkie światło, to samo, które rozświetla poduszkę pod głową modelki, odbija się od jego skroni, nosa i kołnierzyka. To właśnie jego portret zaliczył artysta do mistrzowskiego typu C, natomiast portret Asymetrycznej został oznaczony jako pozaregulaminowy typ U. Zazwyczaj jest on rozszyfrowywany jako talent umarł lub upadek talentu, oznaczający oczywiście niezadowolenie artysty z wykonanego dzieła. Powód mógł być prozaiczny. Na wykonanym tegoż dnia łódzkim portrecie Pakowskiego czytamy notkę: przez nie moje okulary. W takim razie artysta pozbawiony tak osobistego rekwizytu mógł odczuwać spory dyskomfort widzenia. Być może ten portret Asymetrycznej powstał w ogóle bez użycia okularów, w ciemnym pokoju i jest zderzeniem ogromnych emocji oraz słabości wynikającej z braków technicznych czy fizycznych. Stąd próba jego zdyskredytowania. Znam jednak wiele osób, dla których portret ten należy do najpiękniejszych. Zatem może jednak skrót TU w tym przypadku oznacza co innego. Weźmy pod uwagę moment jego powstania, noc dziadów, a także modne ówcześnie zabawy wbrane całkiem na serio seanse spirytystyczne. Czy wiecie Państwo, że Witkacy był członkiem Towarzystwa Metapsychicznego? A popularny IKAC, czyli Ilustrowany Kurier Codzienny, wydawał regularnie dodatek pod tytułem Kurier Metapsychiczny? Może choćby podświadome przywoływanie tej nocy ducha Mariany Alcoforado lub Jadwigi Janczewskiej zakończyło się pojawieniem się na obrazie upiora. Stąd typ U. A może to znowu tylko obronna ironia? Modelka widać jednak zadowolona była ze swojego portretu, bo pieczołowicie przechowywany przez nią przez lata trafił w końcu do naszych zbiorów, a wraz z nim niezwykle ciekawy szkic męskiego portretu z 1934 roku, o którym Wyszomirska mówiła, że to autoportret Witkacego, uzyskany dzięki wymianie z przyjaciółmi. Nie ma tu mowy o oczywistym podobieństwie, a zatem skąd wiedziała? Czyżby także powstał tej samej demonicznej nocy z 31 października na 1 listopada?
Czy możemy potwierdzić lub zaprzeczyć jej przekonaniu? W następnym odcinku przyjrzymy się bliżej temu oraz innym autoportretom Witkacego i sami będziecie Państwo mogli rozstrzygnąć ten spór. Zapraszam do oglądania, komentowania i subskrybowania serii Obrazki z wystawy i magazynów.